I witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku, gdzie zmieniliśmy trochę scenerię. Teraz jesteśmy na lodzie. Zdobywamy. Mamy tutaj gdzieś 4 albo 5 stage'y. I dalej pewnie będzie czwarta kraina, która, że tak powiem, będzie to wszystko finiszowała. Już rozumiem cały schemat, który rządzi się kangurek Gao i wszystko. Totalnie. Uważam, że już w tej grze za bardzo nic mnie nie zaskoczy i że mniej więcej wszystko wiem. Jest kraina, jedna z czterech, gdzie mamy parę poziomów. W ciągu tych paru poziomów zdobywamy jakiś żywioł, na przykład tych rękawic. Odblokowujemy nowe umiejętności. Tutaj w tej mroźnej krainie też gdzieś sklep będzie, gdzie koziołek będzie sprzedawał prawdopodobnie, nie? Mamy jeszcze też studnie wieczne. To jest 10. wieczna studnia. W tych wiecznych studniach możemy zrobić sobie challenge. Te wieczne studnie mi się podobają. Lodowe... Jeszcze mi się kojarzy ten wazony z Herkulesem. Bez kitu z Herkulesem. Lubię takie poziomy. Patrzcie, latarkę mamy. Nie, to zimno. Patrz, jakby miał ogień, to światło by zniknęło. Poziom zaliczony, dobra. Tu przeszliśmy, okej. Okay. Tu jeszcze bym mógł. Aha, patrzcie. I jeszcze mogę tu wejść. Zaraz mógłbym... Nie móc. Oczywiście już te poziomy robią się naprawdę bardziej rozbudowane. Nie jest to aż tak oczywiste. Ej, hak nadal jest. I jednak te stare mechanizmy, którymi rządziła się ta dżungla z małpami, nadal występują. Fajnie. To na koniec to już w ogóle będzie, wiecie. Podoba mi się też sam fakt, że jest sklep w tej grze. Jednak to powoduje, że pieniądze po coś są. Lubię coś takiego. Owczarz. A patrzcie, jaki Irokes jeszcze ma. Owczarz. Zajebiście. Huh.
Lawa. Właśnie chciałbym na pewno zobaczyć, jak będzie z... Dobra, tu nic nie zbieraj. Aha. Nic nie zebraliśmy, dobra. O. Czyli rzeczywiście koniec już tego poziomu. To, że przegapiliśmy wszystko, co było możliwe. No i dobra, i teraz przejść na górę. Te kolce są śmieszne. Ej, a mogę zrobić tak? O, nie trzeba było się dużo spinać. Tu? Nie. Ha, tak mogę przecież. Nie jestem aż tak wysoki jak ten... Jabongo, czy jak się on tam nazywał. Dobra. Mechanika tych lin jest tak wyprzona. Kurde, zamysł naprawdę tutaj gratuluję za Venę. Boże, za kwestię twórczą. Pamiętam, że kiedyś była taka gra, która się kręciła wokół owiec, ale nie pamiętam, jak to dokładnie było. Ale ona była 2D. Ktoś wam mówi to? Może? Polonowa koza, dzień dobry, cześć. Zauważyłem... Zauważcie, że ma białe oczy, więc on jest opętany, nie? I on nam coś pomoże. Nie? Proszę o to kryształ. No tak, a jeden kryształ powoduje nam, że mogę już przejść do innego poziomu. Na galu. Duże są coraz te poziomy, nie? 18 minut. I tak jak mówiłem, że w przeciągu 30-minutowego odcinka jestem w stanie zrobić półtora, nie? Dobry. Tu jest 30 wymagane. Lodowe zbocze. Okay. I już poziom zaczęty. Czy ja de facto nawet nie muszę tego zamrażać, no bo po co? Lubię śnieg w grach. Kiedyś pamiętam, że jeszcze z takich gier 2D był Sonic taki, którego widzieliśmy od góry i no, tam też były, pamiętam, że różne mapy. Oczywiście, nie wiem, czy pamiętacie o Duke Nukem Manhattan Project na przykład. Nie mówię o tych 3D-kach, tylko mówię o 2D, to był 2D i ten 2D mi na przykład mega siadał. Lodowe zbocza, aha. Kurde, naprawdę, popiszcie mi trochę tych tytułów, bo na przykład, o, Lego Racers, jak ja bym to zagrał. Może ja sobie pozapisuję po prostu to, bo Duke Nukem Manhattan Project. Coś tu jest nie tak. Coś wyczuwam. Ta energia? Ja w większości gram w sumie w te stare. Wigglesy na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, albo Alienation.
To ja grałem w takie gry. Ja mam nawet tutaj obok siebie zaraz taką listę gier. Fizycznych jeszcze, że tak powiem, płytek powyjmowanych, nie? Aha, dobra. Dawno nie było czegoś takiego, że musimy uciekać przed lawiną. A podoba mi się. Fajny zabieg. Co to jest? Duch tamtej babki? Wiecie co? Kojarzę, że chyba w Kangurku KO2 był jakiś taki śnieżny poziom. Pamiętam, że wtedy na mnie bardzo duże wrażenie robiły tamte światy. Kółeczko się robi. Podoba mi się to, naprawdę podoba mi się to. Ja będę musiał zagrać w tego. To już sobie postawiłem za punkt honoru, że ja zagram w... Jak to się nazywało? To ja mówiłem. Nie Hugo, tylko... Crasha Bandicoot. Tylko oczywiście zagramy w tą zremasterowaną wersję i zobaczymy, jak to tam wygląda, nie? Uważam, że trzeba grać w gry, które się lubi. Ja na przykład, nie wiem, jeśli w Cyberpunka, Cyberpunk mi się nie podoba, to w Cyberpunka nie gram i w taki sposób ja to będę po prostu zawsze rozgrywał. Gramy w to, co mi się podoba, co mogę polubić. Jeśli mi się gra nie spodoba, nie polubię jej, to w nią po prostu grać nie będę i tyle. Ale pojebany poziom. Serio. W sensie taki zwariowany inny jak wszystkie. Dotychczas. Wiecie, myślałem, że może liną jeszcze rzucę. No szkoda. Aha, tu byłem. Te końce zdobywam od nowa. Do przodu jeszcze strzałkę trzeba było po prostu. Wiedziałem, że tak będzie, że na pewno musi być ten literka w takim miejscu. Woo! Myślę, że nie byłoby jakoś ciężko przejść tą grę na 100%, jeśli bym, że tak powiem, się postarał. Wiecie, plus jest taki, że na przykład tu nie musimy potem n teraz, znaczy to jest plus i minus, nie? Nie musimy n razy podchodzić do tej gry, możemy za jednym zamachem, że tak powiem, przejść tą grę, tak? Nie zdobywamy tam nowych umiejętności, które potem na przykład pozwolą mi przejść, nie wiem, pierwszy poziom, który był. To nie LEGO Star Wars. Szkoda. Szkoda, bo teraz muszę dymać. Jeszcze raz.
Ale w Lomaxa też bym mógł zagrać. Stare gry, kurde. Stare gry jak świat. Piszcie komentarze, naprawdę piszcie komentarze i bardzo chętnie je czytam, bardzo odpisuję na każdy, odpisałem na każdy komentarz ogólnie i wiecie, może czasem zajmuje mi to załóżmy z tydzień, ale nie, zgadałem się po prostu jak debil. Co się stanie jak stracę wszystkie życia? Koniec gry? Aha, było życie. Nie zauważyłem. Chciałem, że spadnę zaraz. Kiedy mi zapis gry dadzą? Kurde, za długo. Ja nie godzę na coś takiego. Serio, tak jak na poziom trudności tej gry, to albo się to rozkręca, albo nie. Uciekaj. Jej duchowa postać nie zmieniła się. Co? Chcesz mi powiedzieć, że właśnie spotkałem najstarszą? Ten straszny duch bez głowy to była ona? To było szybsze, nie? Było. Idźmy do sklepu. Tutaj. Skoro jesteśmy. Mhm, do góry. To do schody? Nie. Tu nie. Tu gdzieś sklep musi być. No nie wierzę, że nie będzie sklepu. Tu jest też studnia. No nie mówcie mi, że będzie 10 tych studni, bo ta numeracja idzie tak jakoś dziwnie, nie? Nie wiem, czy ja coś przegapiłem, czy może... Tak idzie ta numeracja. Patrzcie, małpka. Okej, okay, tu jest sklep. Proszę powiedz, że nie jesteś Minkim, tylko jego bratem, bliźniakiem albo sobowtórem. Ja też za tobą tęskniłem. Właściwie tutaj nie jestem zwykłym Minkim. Tutaj znają mnie jako Minka fashionistę. Jestem influencerem, modowym guru, wiesz? Już mi żal twoich followersów. Hej, ale jak chcesz coś kupić, to jestem do dyspozycji. Poszli z duchem czasu, jeśli chodzi o żarty. Ci tutaj chcą tylko robić sobie ze mną zdjęcia. Za darmo, dasz wiarę? Ej, można N razy to kupować. Okej, dobra. Dobra, wiecie co? Myślę, że będę na tym kończył już. Możemy podejść i zobaczyć, jaki jeszcze będzie następny poziom. Ile potrzebuję? Dobra, tu jest coś. Tu dwa jeszcze. Gorące źródła. Widzicie, 30. Ale tam jeszcze nie idziemy. A tu... ...39. Dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piszcie komentarze, tak jak mówiłem, odnośnie tytułów i tak dalej. Nara.